STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym sponsorem Vive Kielce. Polówka, polo, ale też się mówi polo. Bielizna, underwear, majtki. Basen, jak chodzicie po hotelu, kawki. Czyli to, co jak mamy spodnie i tu mamy kieszeń, mamy bluzę, kaptur, zamek. Kieszeń, pocket. Kieszeń to mamy tu klucze. Krótki do koszulki, a do bluzy masz do pluma. Czasem jest. Okulary. Przeciwsłoneczne. Nosić, ubierać się, czyli noszę na sobie, czyli mam teraz na sobie koszulkę. T-shirt. I kupować baj. Pewno bardzo nas cieszy zaproszenie na tak mocno obsadzony turniej. Wiemy, że pierwszy mecz gramy z drużyną z Celie, która rok temu dość niespodziewanie nas pokonało siebie w domu w Lidze Mistrzów, więc będziemy tutaj mówić o jakichś formach rewanżu czy tego typu sprawach, ale na pewno ten mecz przegrany w Celie jest zapamiętany w naszych głowach i chcielibyśmy tę plamę zmazać i zagrać po prostu lepiej. Natomiast też wiemy, że Celie jest troszeczkę w innym etapie przygotowań do sezonu, bo już dużo meczów rozegrali, dużo sparingów mają za sobą. My natomiast zagraliśmy tylko jeden mecz dotychczas z Zagłębiem Lubin w Kępnie i to przed paroma dniami, więc ta nasza forma czysto sportowa jeszcze na pewno jest daleka od tego, jaką byśmy chcieli, więc na pewno te mecze nie będą łatwe, aczkolwiek po to się przyjeżdża na mecze, na turnieje sparingowe w okresie przygotowawczym, żeby tę formę właśnie szlifować, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku. No ten rok ja myślę jeszcze bardziej, nie? Także już grali z nimi ostatni rok w Ligi Mistrzów w grupie, ale ten rok jeszcze bardziej się zmieniła drużyna, także jest bardzo młody zespół, jest trenują duże i mają swoje ambicje. I ten młody zespół ma też swoje jak ma słabe i ma też silne strony, także jak mówiłem, są młodi, szybki, silni, chcą pokazać, że umią i to będzie, ja myślę, ich klucz w tym roku i także trzeba bardzo uważać na ich też. Ten rok jesteśmy też razem u grupy i nie będzie nam łatwo. Doszły mnie słuchy od Blaża Jansa, że mamy rewolucję, drużyna z Celie przeszła, bo faktycznie dużo zawodników odeszło, kilku nowych przyszło, ale trener się nie zmienił, więc myśl szkoleniowa jest ta sama, a więc bieganie, jeszcze raz bieganie, nakręcanie tempa, szybki środek, szybki powrót do obrony. Więc drużyna na pewno bardzo niewygodna, grająca bardzo ładnie techniczną piłkę i przede wszystkim bardzo dobry przeciwnik. Tak, no ja myślę, że styl gry nie zmienił się dużo, nie? Jak mówiłem, są młodzi, jeszcze młodsi niż ostatni rok, jeszcze szybci, silniejsi i tylko co im brakuje jest doświadczenie, nie? Także i też jest naszych dwóch zawodników tam na pożyczeniu i ja myślę, też będziemy chcieli pokazać, że tak, gotowi, żeby wrócić do Kielc. Nic poważnego się nie stało, ponieważ już na drugi dzień brałem udział, czynny udział w zajęciach, więc wydaje mi się, że wszystko jest pod kontrolą i nie ma żadnych obaw. Co się dzieje na boisku, to jest zawsze na boisku, a poza boiskiem to jest inna rzecz. Także ja zawsze bronię swoje kolory, swojego klubu i tak też teraz będzie. Nie? Ja nie mam tych, myślę, nie mam problemu. Nie? To jest życie sportowe, profesjonalne i tak musi być. Także na pewno pogadamy przed i po meczu i będziemy tu dwa dni razem i tu nie ma żadnego problemu. Także, ale na meczu Kielce jest mój zespół, jest moja drużyna, są moi kolegi i to trzeba odbronić. Yes.
STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym sponsorem Vive Kielce.